Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej pan Andrzej Duda. Hymn Państwowy Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowny Panie Prezydencie, dostojni goście, Szanowni Państwo. Witam serdecznie na uroczystym spotkaniu Pana Prezydenta z reprezentacją Polski w piłce siatkowej mężczyzn. Witam Pana Witolda Bańkę, Ministra Sportu i Turystyki wraz z kierownictwem resortu. Pana Andrzeja Kraśnickiego, Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Witam przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Szczególne słowa powitania kieruję do reprezentantów Polski w piłce siatkowej mężczyzn, mistrzów świata 2018 roku. Witam wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. W uroczystości uczestniczą pani Halina Szymańska, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wraz z kierownictwem Kancelarii. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy odznaczeni zostali za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu, za osiągnięcia sportowe oraz promowanie Polski na świecie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski pan Bartosz Kurek. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pan Dawid Konarski. Pan Michał Kubiak. Pan Paweł Zatorski. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania polskiej piłki siatkowej. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pan Mariusz Szyszko. Pan Jan Sokal.
za zasługi dla rozwoju polskiego sportu, za osiągnięcia sportowe i osiągnięcia w pracy szkoleniowej oraz promowanie Polski na świecie. Złotym Krzyżem Zasługi pan Michał Gogol. Pan Robert Kaźmierczak. Pan Bartosz Kwolek. Pan Sebastian Pawlik. Pan Tomasz Pieczko. Pan Damian Schulz. Pan Artur Szalpuk. Pan Aleksander Śliwka. Pan Hubert Tomaszewski. Pan Damian Wojtaszek. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że pan prezydent podjął również decyzję o uhonorowaniu odznaczeniami państwowymi członków reprezentacji obywateli belgijskich pana Witala Heinena, selekcjonera reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn, i pana Alfonsa Wrankena, trenera przygotowania fizycznego reprezentacji, którzy stosownie do zwyczajów dyplomatycznych zostaną uhonorowani po uzyskaniu stosownej zgody władz Królestwa Belgii. Thank you.
Szanowni Państwo, w uznaniu międzynarodowego sukcesu zdobycia złotego medalu i tytułu Mistrza Świata w piłce siatkowej mężczyzn w 2018 roku, Pan Prezydent przekaże teraz na ręce reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej. Flagę w imieniu reprezentacji odbiera Pan Michał Kubiak, kapitan reprezentacji. Kapitan reprezentacji wręczy panu prezydentowi koszulkę reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn w 2018 roku. Zapraszam. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję panu. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Wielce szanowny panie ministrze sportu. Wielce szanowni państwo ministrowie. Szanowni panowie przewodniczący, wielce szanowny panie pośle do Parlamentu Europejskiego, ale przede wszystkim drodzy reprezentanci Polski, droga złota polska drużyno. Muszę powiedzieć, że to niezwykle wzruszający moment. Cieszę się ogromnie, że ten Mazurek Dąbrowskiego takim radosnym, mocnym swoim rytmem tutaj obudził nas wszystkich razem w ten październikowy, trochę pochmurny poranek, ale bardzo dla nas wszystkich radosny. Cieszę się, że zechcieliście panowie przyjść dzisiaj tutaj mimo zmęczenia tymi długimi zawodami, tym wyczerpującym bojem, tymi problemami, które wczoraj jeszcze były też z powrotem do Polski, że jesteście tutaj dzisiaj z nami, żeby jeszcze raz cieszyć się z tego wielkiego sukcesu, z tego ogromnego zwycięstwa, a także przyjąć to podziękowanie w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, bo tak chciałbym, żebyście panowie je przyjmowali. Może panowie nie do końca to czujecie, my zazdrościmy panu ministrowi, który był z panami tam na miejscu, mógł uściskać od razu i pogratulować. Ale dla nas to jest niezwykłe przeżycie. Mówię to także z autopsji, bo sam miałem tą wielką przyjemność zobaczenia tego niedzielnego meczu na żywo razem z autentycznymi kibicami, którzy niezwykle przeżywali i to w każdym wieku od starszych mieszkańców małej miejscowości pod Krakowem, aż do dzieci, od pań, aż do najmłodszych chłopców. Wszyscy przeżywali bardzo i wszyscy odczuwali niezwykłą dumę. Odczuwali niezwykłą dumę wspaniałego zwycięstwa naszych zawodników. Takiego zwycięstwa, powiedziałbym, bezapelacyjnego. Takiego zwycięstwa, które nie pozostawia żadnych złudzeń co do tego, kto jest tak naprawdę najlepszy. Bardzo, bardzo za to dziękuję, bo to są takie wielkie chwile, które przychodzą i które dzięki panu w postawie, mówię tutaj o zawodnikach, którzy walczyli na boisku, ale mówię też o panu trenerze, o panach trenerach, mówię o całej ekipie, która przygotowywała i fizjoterapeutach i wszystkich, którzy zajmowali się logistyką i masażystach i wszystkich, którzy włożyli swój trud, swój wysiłek, swoją myśl, swoją siłę w to, żeby ten
końcowy sukces mógł nastąpić, po to, żebyście panowie mogli na tym boisku grać, żebyście mogli grać jak najlepiej, żebyście mogli dać z siebie wszystko i zwyciężyć. I właśnie to dzięki tej postawie, to panów zwycięstwo staje się udziałem nas wszystkich, całego społeczeństwa i wielkim powodem do dumy i rozsławia Polskę na całym świecie. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Jestem za to tym bardziej ogromnie wdzięczny, że staje się to właśnie w tym roku, w tak niezwykle ważnym dla nas Polaków roku, symbolicznym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Roku, na którym mnie osobiście tak bardzo zależy, żeby był takim symbolem, ale nie tylko w tej warstwie historycznej. Żebyśmy nie tylko wspominali, ale żeby on się stał takim symbolem, takim swoistym punktem odbicia, z którego Polska wyskoczy i pójdzie dalej na drogę swojego rozwoju. Żebyśmy wracając myślą do tamtej II Rzeczypospolitej, która mimo wszystkich trudności, która mimo wątpliwości, zwątpienia odrodziła się, odżyła i była, żebyśmy my też wierzyli w to, że od tego roku zacznie się nowy impuls dla naszego kraju, nowy impuls rozwojowy, nowy impuls pchający nas właśnie na te najlepsze drogi rozwoju i gospodarczego, i społecznego, i w ogóle istnienia naszego kraju i tutaj w sensie wewnętrznym i w przestrzeni międzynarodowej. I dlatego też tak się cieszę ogromnie z tego sukcesu. I dlatego też tak ogromnie panom dziękuję, bo on wlewa nadzieję w serca, on pokazuje, że Polacy są wielcy, że umieją zwyciężyć. I co ważne, umieją zwyciężyć po raz drugi z rzędu, bo to jest niesamowite. To jest wspaniałe. Oczywiście, kiedy spojrzymy na historię naszej siatkówki, powiemy tak, no były okresy wielkiej chwały. Tak, 67 rok, po raz pierwszy brązowy medal na Mistrzostwach Europy, potem wspaniałe sukcesy drużyny Huberta Wagnera, poczynając od Mistrzostwa Świata w 74 roku, poprzez Wicemistrzostwo Europy w 75 roku, poprzez wreszcie Mistrzostwo Olimpijskie w 76 roku. Teraz polska reprezentacja udowodniła, że mimo tego, że zmieniają się zawodnicy, bo zmieniają się pokolenia, przychodzą młodsi, to że Polska cały czas jest mocna, że szkolenie jest bardzo dobre, że przygotowanie jest na bardzo wysokim poziomie, że polska siatkówka to top of the top. I to nie tylko w znaczeniu europejskim, ale właśnie w znaczeniu światowym. Ogromnie jestem za to wdzięczny. To właśnie dzięki panów postawie mamy w historii wszechczasów Mistrzostw Świata trzecie miejsce w klasyfikacji medalowej po ZSRR, które wiadomo zbierało zawodników z połowy świata, po Brazylii, która wiadomo, że jest legendą, a właśnie legła pokonana przez Polskę dwa dni temu, przedwczoraj, po nasze trzecie miejsce ex aequo z Włochami. Oczywiście chcemy, żeby Polska była na pierwszym miejscu, no ale na to jeszcze chwilę musimy poczekać. Przed panami zbliżające się Igrzyska Olimpijskie. Ja wiem, że pan trener ma tutaj wielkie plany. Chcę powiedzieć, że wszyscy trzymamy kciuki, ale bardzo mocno chcę podkreślić jeszcze raz. Jesteśmy ogromnie wdzięczni. Niech te odznaczenia państwowe wręczone w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i w jej imieniu nadane jako podziękowanie od całego polskiego społeczeństwa, niech będą symbolem tej naszej wielkiej radości i tej naszej wielkiej wdzięczności. A teraz życzę panom, żebyście mogli jak najszybciej wrócić do domu i przytulić swoich najbliższych i spędzić chociaż trochę chwil w tym najbezpieczniejszym i najspokojniejszym miejscu, jakim jest dom każdego z nas. I proszę też, żebyście zawieźli do swoich domów, do swoich rodzin, do swoich najbliższych nasze serdeczne ukłony, wyrazy szacunku, wdzięczności i podziękowania, bo przecież cała rodzina także przygotowuje się do tego sportowego sukcesu, chociażby przez to, że nie ma w domu syna, ojca, męża. Proszę, żebyście państwo, panowie, te nasze wyrazy wdzięczności także i w domu wraz z gratulacjami przekazali. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, panie prezydencie. Proszę o zabranie głosu w imieniu odznaczonych kapitana reprezentacji, pana Michała Kubiaka. Szanowny panie prezydencie, dzień dobry. Szanowni państwo, ja przepraszam z góry za mój głos, ale jest jaki jest, trochę się nakrzyczeliśmy wszyscy. Chciałbym podziękować na pewno
za to, że tutaj jesteśmy, za to, że reprezentujemy nasz kraj, za to, że rząd, państwo polskie pomaga w osiąganiu tych sukcesów, wobec tego na pewno by się nie obyło. Oczywiście liczymy na kontynuację tego wsparcia i my ze swojej strony możemy zapewnić, że będziemy robić wszystko, aby przynosić chlubę naszemu państwu i zdobywać kolejne laury. Obiecuję, że będziemy trenować ciężko. To Mistrzostwo Świata jest wynikiem pracy wielu ludzi, ale naszym marzeniem tej grupy jest zdobycie Mistrzostwa Olimpijskiego. Nie obiecuję, że to mistrzostwo zdobędziemy, bo to jest tylko sport, ale będziemy się starać. Mam nadzieję, że to nastąpi już w Tokio. Ja bym chciał tylko jeszcze jedną rzecz, żebyśmy nie zapomnieli o trenerach młodzieży w Polsce, bo oni są najważniejsi. Bez trenerów młodzieży nie byłoby nas tutaj, nie byłoby naszych złotych juniorów, którzy są częścią teraz tej ekipy. Nie byłoby nas wszystkich, bo kiedyś musieliśmy zacząć i przy wielu okazjach są oni pomijani, a dla nich należy się duży szacunek. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że spotkamy się tutaj za 2 lata. Dziękuję. Dziękuję panu. Szanowni państwo, na tym kończymy oficjalną część uroczystości. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję państwu. Zapraszam osoby uhonorowane w dniu dzisiejszym do wspólnego zdjęcia z panem prezydentem.